Chcemy dziś powiedzieć nam samym i całemu światu, nigdy więcej w ukryciu. Ten apel papieża Franciszka wybrzmiał w czasie wyjątkowej audiencji dla ludzi cierpiących na chorobę Huntingtona, ich rodzin. Po raz pierwszy przybyli oni w specjalnej pielgrzymce do Watykanu. Ta choroba, zwana pląsawicą, charakteryzuje się kombinacją zaburzeń motorycznych, zachowania i zdolności poznawczych. Dotknięte nią osoby były wykluczane ze społeczności, dyskryminowane, wyśmiewane, często patrzono na nie nawet jak na opętanych. Tymczasem dla Jezusa, przypomniał papież, choroba nigdy nie była przeszkodą w spotkaniu człowieka. Kruchość nie jest czymś złym. I choroba, która jest wyrazem tej kruchości, nie może sprawić, że zapomnimy o tym, iż w oczach Boga nasza wartość pozostaje zawsze bezcenna. Także choroba może być okazją do spotkania, dzielenia się, solidarności. Chorzy, którzy spotykali Jezusa, doznawali odrodzenia przede wszystkim dzięki tej świadomości. Czuli się wysłuchani, szanowani, kochani. Niech nikt z was nigdy nie czuje się sam. Niech nikt nie czuje się ciężarem. Niech nikt nie czuje potrzeby uciekać. Jesteście cenni w oczach Boga. Jesteście cenni w oczach Kościoła. Rodziny osób cierpiących na chorobę Huntingtona papież zachęcał, by nie dały się pokonać pokusie wstydu czy poczuciu winy, choć często mają w życiu podgórkę. Dziękował też lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom za opiekę nad chorymi. Podkreślił, że są oni dla nich także ich głosem, poprzez który mogą walczyć o swoje prawa. Franciszek zaapelował również do naukowców i badaczy, by nasilili wysiłki w walce z tą ciężką chorobą, jednak przy użyciu środków, które nie napędzają kultury odrzucenia. Niektóre kierunki badań wykorzystują bowiem ludzkie embriony, powodując ich unicestwienie.